Siemano, jest 5:30 rano. Dzisiaj wstałem chwilę szybciej, bo zbieramy się do wyjazdu. Najpierw do Katowic, potem do Kielc. Będzie bardzo ciekawy i obfity w wydarzenia weekend. A teraz szybko jadę do klubu jeszcze zrobić trening cardio przed wyjazdem. Rano po przebudzeniu dwie porcje BCA, dwie porcje glutaminy, jedną taką dużą miarkę L-karnitynę w płynie i jedną dużą miarkę klonbureksinu, żeby się lepiej wypocić. Jestem po 45-minutowej sesji cardio. Teraz szybko po dwie miarki glutaminy rozgałęzionych. Zbieram się do domu, za jakieś 15 minut będę jadł śniadanie. Dzisiaj będę jadł na śniadanie 300 g wołowiny i do tego 150 g ryżu. Nie będę dzisiaj jadł omleta, bo robiłem sobie wszystko wczoraj, żeby już dzisiaj nie marnować czasu, bo zaraz wyjeżdżam. Mam tak naprawdę 6 godzin, może troszkę więcej na to, żeby dojechać do Katowic, do sklepu Vitamin Shopa, gdzie będę się spotykał dzisiaj z moimi fanami, czyli z Wami. Serdecznie Was zapraszam. No i będziecie cały czas ze mną. Jedziemy. Jest godzina 13, my jesteśmy w Żgowie, za kawałek za Łodzią. Stanęliśmy na szybki obiad, bierzemy sobie na wynos piersi z grilla i gotowane ziemniaki. Mamy sprawdzoną tutaj tą knajpkę, jest właśnie, mimo tego, że są kiełbasy, jest jakiś tam żurek, takie staropolskie, tłuste jedzenie, to można sobie też wziąć właśnie piersi z grilla z gotowanymi ziemniakami, do tego brokuły, warzywa gotowane, jest super. Lecimy dalej, bo kurczę, zostały tylko 3 godziny, do Katowic jeszcze kawałek, a nie wiem jak będą korki. Także szybko jemy i uciekamy. Jest godzina 16:15, już dojeżdżamy do sklepu. Staliśmy w takich masakrycznych korkach. Katowice to piękne miasto, ale tak zakorkowane, że masakra. 11 km jechaliśmy przez godzinę. Także naprawdę można lekko ocipieć, jak się stoi w takich korkach, ale już dojeżdżamy. Arek mówi, żebym się nie stresował, także się nie stresuję. 15 minut to jest takie studenckie, także do zobaczenia zaraz w sklepie. Zobaczcie, co się dzieje, spóźniłem się, ale mówię, 15 minut to chyba mi wybaczą takie studenckie. Chodźcie do sklepu. Chodźcie, chodźcie. Słuchajcie, bardzo się cieszę, że przyjechało Was aż tyle osób. Mówię, jeszcze raz bardzo przepraszam za takie spóźnienie, no nie przypuszczałem, że takie korki będą w Katowicach. Co tak milczycie? W szoku są. Na spokojnie, bez stresu. Macie pytania jakieś? Ja mam pytanie. Słucham. Co sądzisz, Michale, o treningu crossfitowym? Słuchaj, kiedyś już wspominałem, jak kręciliśmy tydzień z życia mojego, że dla mnie trening crossfitowy, jeżeli nie uprawiałbym kulturystyki, nie zajmował się tym sportem, to jest najbardziej wszechstronny trening, jaki może być. To jest trening, który może fajnie ukształtować sylwetkę, który buduje wydolność. Jesteśmy praktycznie w centrum Katowic na ulicy Kościuszki. Zobaczcie, tak wygląda jedna z głównych ulic Katowic. Wszystko jest rozkopane. Teraz mi się nie dziwicie, że jechałem do sklepu 11 km przez ponad godzinę. 50% Katowic wygląda w tej chwili w ten sposób, no ale cóż, żeby mieć lepiej, najpierw trzeba mieć trochę gorzej. I tak na dzisiaj kończy się przygoda moja w Vitamin Shopie na Kochanowskiego 1 w Katowicach u mojego dobrego kolegi Jarka, którego serdecznie pozdrawiam. Była dzisiaj tutaj po prostu el chumacabra, było tyle ludzi, słuchajcie, że zresztą widzieliście, jak przyjechałem, ale i tak nie sfilmowaliśmy wszystkich, potem ludzie jeszcze przychodzili, rozdaliśmy tak dużo moich gazet z autografem, że po prostu ich zabrakło dla wszystkich, za co przepraszam, ale nie spodziewaliśmy się aż tylu gości. Były pytania ciekawe, były pytania z serii tych trudnych, pozdrawiamy tutaj Kamila i jego teorię na temat suplementacji. Naprawdę było super. Teraz opadłem troszeczkę już tak z sił, przyjąłem dwie miarki AKG w płynie i lecimy na trening bicepsów. I wpadliśmy jeszcze po drodze na trening grubego do sklepu, sklep Gandzia Mafia.
Nowa kolekcja odzieży, nowa płyta, co się kruszy, to się kruszy. To wie, ten wie. Ten wie, ten wie. Za nami w tle nas namalował go. Tak, i Buba namalował go mój ziomal z Katowic, Arturo. Arturo obiecał, że zrobi dla mnie specjalną grafikę na koszulkę. Także Arturo, trzymam cię za słowo, czekam na przesyłkę. A tobie dziękuję za pokazanie tego sklepu. Sklep klimatowy, jak będziecie w Katowicach, to oczywiście zapraszam. Zapraszamy na treningi, wiadomo. A jak wpadniecie do Rubego i powiecie Michał, to mam nadzieję, że jakiś rabacik mały. Będzie. Tak jest. Dziękuję wam bardzo wielka i spadamy na trening. Jesteśmy w Katowicach po treningu bicepsów i tricepsów z Kubą, bo Kuba dzisiaj wygrał główną nagrodę, czyli trening ze mną. Bardzo fajna siłownia GetFit. Fitness, powiem wam tak, 24 na dobę, bardzo fajny sprzęt, a przede wszystkim bardzo fajna obsługa, co się naprawdę bardzo ceni w tego typu miejscach. Jak będziecie w Katowicach, zapraszam, GetFit, 24 na dobę. Pozdro. Siemano, jest za 7:02, my właśnie szykujemy się do spania po podróży z Katowic tutaj do Kielc. Padało, droga ciężka. Jeszcze, jak to bywa w życiu, złośliwość rzeczy martwych, nawigacja nas poprowadziła chyba lekko dalej niż lekko bliżej. Ale ogólnie jest ok. Poza tym, że jesteśmy naprawdę wykończeni dzisiejszym dniem. Ja pobudkę miałem o 5:30, moja żoncia troszkę później, ale naprawdę było dzisiaj intensywnie. Ogrom ludzi, ogrom pytań w sklepie, potem ciężki, intensywny trening. Na koniec wpadłem na genialny pomysł zrobienia sobie 20 minut na steperze, takich powiedzmy interwałów. Namówiłem kolegę Kubę, z którym trenowałem, także było naprawdę ciężko, mocno i mokro. Bolało się nas naprawdę bardzo mocno. Jutro pobudka, skoro świt, ale mam nadzieję, że uda mi się trochę odespać. Chociaż mam tak nakręcony metabolizm, że woła mnie o 7 rano. Michał, wstań, chodź na śniadanie. Mam nadzieję, że tak jutro nie będzie. Dobrej nocki.